Podziemne księgi. Ciekawe anomalie w Polsce. 6 nietypowych zjawisk. Witaj! W tym materiale postanowiliśmy zaprezentować 6 ciekawych zjawisk przyrodniczych w Polsce, które zaskakują w rzeczy samej. Zapraszamy do oglądania. Skrzyżowanie rzek w Wągrowcu, Pojezierze Wielkopolskie. Nieopodal urokliwej miejscowości o nazwie Wągrowiec, na równinach Pojezierza Wielkopolskiego, płyną dwie niewielkie rzeki. Jedna nazywa się Wełna, a druga Nielba. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że przecinają się one idealnie pod kątem prostym. Co jednak jeszcze ciekawsze, rzeki te nie mieszają się ze sobą swoimi wodami i krzyżują się równorzędnie. Można przekonać się o tym, wrzucając patyk do jednej z nich i śledząc jego kurs. Miejscowi twierdzą, że popłynie on zawsze prosto. To jedyne takie zjawisko w Europie i jedno z zaledwie 2 na całym świecie. Mofeta w Jastrzębniku koło Muszyny. Beskid Sądecki. To wyjątkowo tajemnicze miejsce. Giną tu owady i ptaki, a w nocy słychać różne odgłosy bulgotania. Woda w strumieniu, mimo że jest lodowata, wydaje się, jakby zaraz miała się gotować. Zamieszkujący okolice Łemkowie twierdzą od wielu lat, że jest to oddech piekła. Fizycznie rzecz biorąc, mamy do czynienia z mofetą, czyli naturalną wyrwą, przez którą z wnętrza ziemi wydobywa się na powierzchnię dwutlenek węgla. Tubylcy nie są więc daleko od prawdy, mówiąc o piekielnych wyziewach. W obszarze mofety istnieje nawet miejsce, w którym gaz wydobywa się nie tylko z wody, ale i również z suchego gruntu. Towarzyszy temu charakterystyczny dźwięk syczenia. Skały nieopodal miejscowości Kluszkowce i Krośnica. Pieniny. Dziś mało kto wybiera się na wędrówkę z kompasem. Jeśli jednak trafimy w Pieniny, a dokładnie w okolice miejscowości Kluszkowce i Krośnica, gdzie znajduje się góra Wżar, koniecznie zabierzmy go ze sobą. Tym razem jednak nie po to, by wytyczyć kierunek szlaku. Kompas jest niezbędny, by na własne oczy przekonać się o występującej tu anomalii magnetycznej. Na skałach znajdujących się na południe od szczytu igła kompasu szaleje, odchylając się tak bardzo, że czasem wskazuje niemal południe. Dlaczego tak się dzieje? Jedna z teorii głosi, że znajdujący się w skale minerał, a dokładnie magnetyt, zapamiętał namagnesowanie Ziemi z czasów zastygania magmy. Zjawisko to nosi nazwę paleomagnetyzmu. Nigdy jednak tego nie potwierdzono. Krzywy las koło Gryfina, zachodniopomorskie. Na pierwszy rzut oka miejsce to wygląda jak scenografia do filmu fantazji. W okolicach Nowego Czarnowa, około 4 km od Gryfina, w pewnym momencie kończy się zwyczajny las i trafiamy na skupisku kilkuset sosen, których pnie wygięte są dokładnie w ten sam sposób i dokładnie w tym samym kierunku na północ. Po zatoczeniu efektownego łuku nad ziemią drzewa znów rosną w górę prosto. Zjawisko doczekało się różnych teorii, z których najbardziej prawdopodobna głosi, że pnie drzew zasadzonych w latach 30. ubiegłego wieku zostały celowo zdeformowane przez człowieka, a ściślej przez lokalnych niemieckich rzemieślników, którzy chcieli uzyskać idealny budulec do konstrukcji łodzi, beczek czy giętych mebli. Inne wersje mówią o czołgach radzieckich, które niszczyły młode sosny, lub bliżej nieznanej katastrofie ekologicznej. Nie wiadomo jednak do końca, jak było naprawdę. Kolorowe jeziorka koło Wieściszowic. Rudawy Janowickie. Jeśli ktoś uważa, że woda jest substancją z gruntu bezbarwną, w Rudawach Janowickich szybko zmieni zdanie. U podnóża Wielkiej Kopy znajdują się trzy jeziorka o różnej barwie. Purpurowe, niebieskie oraz zielone. Mówi się czasem również o czarnym, lecz najczęściej jest ono wyschnięte. Jaka jest geneza powstania kolorowych jeziorek? Otóż przed laty mieściła się w tym miejscu niemiecka kopalnia pirytu, czyli substancji wykorzystywanej do produkcji kwasu siarkowego. Z czasem związki mineralne przeniknęły do wody, nadając jej w zależności od stężenia i składu chemicznego różne barwy. Pomimo swojego chemicznego wydźwięku, rezultat okazuje się wręcz baśniowy. Jest to idealne miejsce na urozmaicenie wypoczynku w karkonoszach. Jezioro Czyste koło Iławy. Warmińsko-Mazurskie. Woda w tym niewielkim jeziorze ukrytym w lesie nieopodal Iławy odznacza się niespotykaną nigdzie indziej w naszym kraju przejrzystością. Miejscowi nazywają je również jasnym. Światło dociera tu bowiem na głębokość nawet 15 metrów. Jest ono niemal całkowicie pozbawione życia. Biolodzy zaobserwowali w nim zaledwie kilka gatunków glonów i sinic, garść roślin przybrzeżnych oraz okonie karłowate. Odczyn wody w jeziorze jest wyjątkowo kwaśny. Wartość pH wynosi tu zaledwie 4,3, czyli tylko nieco więcej niż sok pomarańczowy. Dla porównania przeciętna wartość pH wody to 7 jednostek. Zbiornik ten praktycznie nigdy nie zamarza, co daje mu jeszcze więcej tajemniczości. Wszystkie te osobliwości sprawiły, że wiążą się z nim liczne podania i legendy. Zdaniem niektórych to właśnie tutaj hitlerowcy zatopili bursztynową komnatę. Mówi się również o zatopionym kościele i tajemniczych istotach, które podczas pełni księżyca wciągają w głębiny tych, którzy podejdą zbyt blisko jeziora. Przyjemniejszą informacją jest, że woda z jeziora idealnie nadaje się do produkcji piwa. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału do końca. Zachęcamy do pozostania u nas na dłużej, wciskając czerwony przycisk i klikając na dzwoneczek obok niego. Jeśli znasz jeszcze jakieś inne ciekawe miejsca tego typu, daj znać w komentarzu. Zachęcamy również do dołączenia do grupy dyskusyjnej na Telegramie, gdzie możemy ze sobą rozmawiać i wymieniać się zdaniami. Życzymy Wam miłych chwil i dobrej energii. Do zobaczenia w Podziemnych Księgach.